Czy poniższy układ równań ma nieskończenie wiele rozwiązań, czy nie ma ich wcale? Mamy przed sobą układ trzech równań liniowych z trzema niewiadomymi. No i prawdopodobnie nie będzie to układ, który będzie miał jedno rozwiązanie, no chyba że autor jest dosyć podstępny i chce nas tutaj trochę zmylić z formułowaniem tego zadania. Więc przystępujemy do rozwiązywania i zobaczymy w trakcie rozwiązywania, czy napotkamy jakieś fakty, które pomogą nam odpowiedzieć na to pytanie. Więc będziemy rozwiązywać układ równań metodą eliminacji zmiennych, więc przypomnę, na czym to polega. Polega to na tym, że wybieramy sobie jedno równanie, a w nim jedną zmienną, którą wyeliminujemy z pozostałych równań. Więc może wybierzmy sobie tutaj równanie numer 1, a w nim zmienną x, którą za pomocą dodawania i odejmowania równania numer 1 od pozostałych równań wyeliminujemy z dwóch następnych. Czyli może przepiszmy sobie to równanie tutaj, którym będziemy operować. 2x minus 4y plus z równa się 3. Teraz równanie numer 2 to jest tak. 8x minus 2y plus 4z równe 7. No i naszym celem jest pozbycie się x-a, czyli co? Jeżeli pierwsze równanie pomnożymy przez minus 4, to będzie minus 8x. I wobec tego, jak je dodamy do drugiego, to w tej sumie już nie będzie x-ów wcale. Czyli mnożymy to równanie przez minus 4. Otrzymamy tak. Minus 8x plus 16y minus 4z równa się minus 12. Na obie strony równania mnożymy. No i teraz dodajemy równania stronami. I co otrzymamy? No, x-ów nie będzie. 16y minus 2y to jest 14y. O, z-y też się zredukowały, czyli dostajemy 14y równa się minus 5. No to jeszcze dzielimy przez 14 obie strony. No i widzimy, że z pierwszych dwóch równań mamy już, że y równa się minus 5 czternastych. Czyli pierwsze dwa równania pozwoliły nam obliczyć y. To nie znaczy jeszcze, że y równe minus 5 czternastych będzie rozwiązaniem naszego układu równań. To znaczy tyle, że pierwsze dwa równania mogą być spełnione, o ile y jest równe minus 5 czternastych. Dobrze, teraz równanie numer 3, przepiszmy je tutaj. Minus 4x plus y minus 2z równa się minus 14. No i teraz co? 2x minus 4x. Aha, czyli pierwsze równanie musimy pomnożyć przez 2. Czyli mnożymy je tutaj przez 2. I mamy tak. 4x minus 8y plus 2z równa się 6. Dodajemy znowu stronami te równania. I tak, x się redukują. Minus 8y plus y, czyli minus 7y. Z redukują się ponownie. 6 minus 14 to jest minus 8 plus 6 plus 14. Nie, przepraszam, dodajemy je stronę. 6 minus 14, czyli minus 8. Dzielimy przez 7, przez minus 7. I z równania teraz otrzymujemy y równa się 8 siódmych. No dobrze, to popatrzmy, co dostaliśmy. Równanie pierwsze i drugie może być spełnione wtedy, kiedy y jest równe minus 5 czternastych. Z kolei równanie pierwsze i trzecie może być spełnione tylko wtedy, kiedy y jest równe 8 siódmych. Co oczywiście naraz y nie może być równe 8 siódmych i minus 5 czternastych. Wobec tego nie ma takich y-ków, które spełniają te trzy równania, wobec tego układ jest sprzeczny.
czyli to jest jedna z tych dwóch rzeczy, wynika, że układ jest sprzeczny. No, czyli nie ma rozwiązań. Może jeszcze jedna uwaga. Gdybyśmy spojrzeli na równania 2 i 3. Przepiszmy może tutaj jeszcze raz równanie 2 i 3. 8x minus 2y plus 4z równa się 7. I równanie trzecie minus 4x plus y minus 2z równa się minus 14. Otóż pomnóżmy to trzecie równanie przez minus 2. Czyli dostaniemy tak. 8x minus 2y plus 4z równa się 28. I przepiszmy jeszcze raz równanie drugie, żeby było wyraźnie widać. 8x minus 2y plus 4z równa się 7. Prawda? Czyli widzimy wyraźnie tutaj, że równanie numer 2 i 3 mają te same lewe strony, a inne prawe strony. Wobec tego te dwa równania nie mogą być naraz spełnione. Czyli gdybyśmy zaczęli od równania drugiego i trzeciego, to byśmy dostrzegli od razu, że ten układ równań jest sprzeczny. Teraz co to znaczy geometrycznie? No jeżeli przypomnimy sobie, że jedno równanie liniowe, prawda, tego rodzaju opisuje płaszczyznę, no to to mówi nam tyle, że mamy po prostu dwie płaszczyzny, które są do siebie równoległe. Prawda? Nie przecinają się. Jakoś tak jedna leży pod drugą. No to jest opis tej płaszczyzny, a to jest opis tej płaszczyzny.